Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się po raz kolejny na polu w Anglii. Pogoda jak zwykle typowo angielska. Deszcz, wiatr. Dzisiaj będziemy testować możliwości multicruisera i do zobaczenia przy pierwszym dołku. Cześć. Mamy pierwszy sygnał ID 64, 66, 65. Zaraz zobaczymy co to będzie. No i mamy puszeczkę. Mamy kolejny sygnał, ID bardzo skacze. Kolejna puszka, do zobaczenia. Mam kolejną rzecz, wygląda jak kawałek wołowiu. Sygnał był 40-45. Kolejny sygnał, bardzo wysoki. Tutaj mam kawałek jakiegoś żelastwa. Sygnał 67-69. Jakiś kawał żelastwa. Nic ciekawego. Lecimy dalej. No i wygląda mi to na muszkietówkę. Lecimy dalej. Sygnał 20-23-18. Kopiemy. Kawałek jakiegoś ołowiu. Lecimy dalej. No i jak to na polach bywa, mamy taki oto guziczek. Zawsze coś. Kolejny przedmiot wygląda na jakiś kawałek rurki. I oto taki element. Oczywiście później oczyszczę i pokażę wam na podsumowaniu. Jak widzicie, znajdujemy się przy liniach wysokiego napięcia, a multicruiser jest cichutki. Nie widać żadnych fałszywych sygnałów. Kolejny kawałek metalu. Tu ma trzy takie ząbki. Lecimy dalej. I sygnał 67. I wyszedł oto taki kawałek. Wygląda to dosyć ciekawie. No i później to oczyścimy i pokażemy wam na podsumowaniu. Więc do zobaczenia później. No i mamy kolejny guziczek. Są tu jakieś napisy. Mamy kawałek jakiegoś zapięcia. Do następnego dołka. Następny sygnał i mamy jakiś, wygląda na mi to na kawałek jakiegoś noża. W domu oczyścimy i zobaczymy. Dosyć spore rozmiarów. Kolejny dołek i mamy guzik. Na głębokość około 20 cm.
sygnał 70, 71. Mamy ładny sygnał 40, 42, 48. Zobaczymy, co to będzie. Wygląda to na kawałek kołowiu. Nie widzę tu żadnych napisów. No i oczyścimy oczywiście to i pokażę wam na samym końcu odcinka. Lecimy dalej. Sygnał 33 i mamy guzik. No i wykopaliśmy cewkę. Nie wiem, od czego ta cewka jest, ale ewidentnie była to cewka. Zapewne od jakiejś maszyny rolniczej. Jakiś ciągnik. Nie wiem, czy będę brał ją do domu, czy wyrzucę ją tutaj do kosza niedaleko. No zobaczymy. Sygnał 28-29. Mamy coś takiego. Przypomina mi to trochę gwóźdź, ale jest to pewnie miedziane. W domu oczyścimy i zobaczymy. Nie ma co czasu marnować, bo pogoda jest ładna, więc lecimy dalej. Sygnał 50. Co my tu mamy? Jakiś... Nie wiem, czy to jest jakiś pierścionek, ale raczej nie. I mamy znajdkę dnia, klucz płaski. Niestety nie umiem zidentyfikować jak rozmiar, bo jest za bardzo zardzewiały. Ale ciekawszy dzisiaj. Sygnał 71. Jest monetka. Niestety jest zajechana, ciężko będzie sprawdzić, co to jest. Dlatego oczyszczę ją i pokażę wam na podsumowaniu. No i chyba za chwilę będziemy kończyć, bo byłem dzisiaj około 4 godzin. Czas wracać do domu. Widzimy się na podsumowaniu, cześć. Witam was na podsumowaniu. Łącznie byłem około 6 godzin. Tutaj po lewej mamy złom, ołów. Tym polu było go naprawdę sporo. Tutaj mamy kamienie, które ukrywa, czy też nie wiem z jakiego dokładnie powodu pobudza się. Tutaj mamy gruby, ciężki złom, kawałek podkowy. To mi się wydaje, że to jest kuty gwóźdź właśnie do podków. Przechodzimy do bardziej ciekawszych rzeczy. Sporo guzików. Nie wszystkie jeszcze zidentyfikowałem. Ale jeżeli któryś z nich będzie zidentyfikowany, zobaczycie opis. Są to też 2 czy 3 z tych guzików, są tu guziki z armii. Niektóre z pierwszej, niektóre z II wojny światowej. Tutaj jakieś takie zdobienie. Jeżeli ktoś wie, do czego mogło być to używane, zapraszam do komentowania.
to mnie bardzo ciekawi. Jeszcze nie mam pojęcia, co to jest. Próbuję cały czas ustalić. Tak. Bardzo mały przedmiot. Nie ma żadnej dziurki. Są taki listek jakiś. Troszeczkę. Tutaj mamy kawałek fajki. Niestety ten element mi się łamał podczas kopania. To jest ewidentnie kawałek fajki do palenia. To jest kawałek ołowy, nie wiem czy ktoś używał go na ryby, czy w innym celu, czy ktoś zrobił sobie z niego po prostu jakiś guzik. Wygląda on w ten sposób. Tu jest dosyć sporych rozmiarów nóż. Niestety nie udało mi się go lepiej doczyścić. Ale jest naprawdę kolosalny. To najprawdopodobniej jest odważnik monetarny, ale jestem jeszcze w trakcie ustalania tego. Tutaj mamy kulę z muszkietu. Jakieś zapewne uchwyt do szafki z kredensu. To jest moneta z 1816 roku. Niestety jest w bardzo złym stanie. I druga rzecz, najprawdopodobniej jest to podróbka. Podobno w tym okresie występowało dużo. Nie chcę zostrzec. No ale i tak jest wycieruch, nic nie widać. Jest na bardzo, bardzo głębokim stanie. Co jeszcze tutaj mamy? Obrączka. Jest to obrączka. GB10. S90718. Nie znam się na tym totalnie. Tutaj jakiś element z kółeczkiem. Nie mam pojęcia, do czego to służyło. No i następny element to jest taki kawałek zdobiony z jakiś metal. Łuska. Tutaj mamy jakieś kawałki, jakieś zapięcia. Kolejny kawałek zapięcia. Jest jeszcze sporo przedmiotów, których po prostu nie jestem w stanie zidentyfikować, więc jeżeli któryś z tych przedmiotów będzie wam coś przypominał, proszę o napisanie w komentarzach, naprawdę mi pomożecie. To też wygląda coś ciekawie, nie mam pojęcia co to jest.
może tutaj po tych gwoździe jeszcze. Znajdka dnia. Niestety zajazd. Ciężko określić, jaki rozmiar tego klucza jest. To byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do moich kolejnych odcinków. Cześć.